zapomnij o subskrypcji oraz dzwoneczku, aby nie ominął Cię żaden film. Istnieje pewna teoria, że to właśnie San Andreas jest najlepszą częścią serii GTA i trudno się z tym nie zgodzić, skoro właśnie w generacji 3D to właśnie San Andreas ma największą mapę, pełną swobodę i bohater w końcu nauczył się pływać. A tak na poważnie, to wszystkie części mają swój niepowtarzalny klimat. GTA 3 to przygody w brudnym mieście, Vice City to plaża, drinki i Michael Jackson, a w San Andreas są głównie czarne charaktery. Dobra, dosyć tego pierdzielenia bez sensu. Gra, którą chcę wam pokazać, nosi nazwę Vice:Crime and Auto in Andreas City. Możecie mi to przetłumaczyć na bardziej ludzki język? No bo kto, jaki normalny człowiek nazywa właśnie w taki sposób swoją grę? Witamy w Ameryce, w stanie Kalifornia. Poznaj nową postać, Karla, zwanego Wielkim Czarnym. Yes. Oh my. A więc nasz wielki, czarny bohater chce być szefem wszystkich gangów od San Diego do San Francisco. A co on taki skromny? Karl zaczyna misję na środku ulicy. Karl potrzebuje pomocy swoich starych przyjaciół, a więc znajdź ich. Ech, no dobra, panie Sergiej Tereszczenko. Zobaczymy, coś tam ty nabroił, człowieku. Menu to czysta zrzynka z San Andreas. No ale cóż, wciskam play i... Jak wrażenia? Wiem, ja nadal się śmieję. Oczywiście zaczynamy na środku ulicy. Nasz bohater to wielki, czarny ochroniarz? No i niby jest po 12 w nocy, ale jednak moim zdaniem, takim malutkim, skromnym zdaniem, jest leciutko za jasno, jak na 12 w nocy. Jak myślicie? Chyba, że u was jest tak jasno w nocy, no ja nie wiem, u mnie jest ciemno. W ogóle obejrzyjcie sobie fragment tego gameplaya i powiedzcie, co w tej grze się odwala i dlaczego jest taki chaos? Znalazłem dom Tonego i zaraz po wejściu do jego domu doświadczyłem czegoś naprawdę, nawet nie wiem jak to powiedzieć. To po prostu najdziwniejsza cutscenka, z jaką się spotkałem w moim życiu gracza. Naprawdę! Nie dość, że to była jedna z najgorszych cutscenek w historii gier komputerowych, to jeszcze pod koniec, kiedy Karl, nasz wielki czarny bohater, wyszedł z domu, w końcu przywitała nas reklama jakiejś innej gównianej gry. Nie wiem, może to jakaś podpowiedź w stylu: zagraj w to, nie to gówno. A więc idę sobie grzecznie po ulicy, próbując w jednym kawałku dojść do domu dealera i pojawiła się reklama, która nie dość, że się zawiesiła, to jeszcze musiałem od nowa włączyć grę. No, przynajmniej zobaczycie ekran startowy. Niezły, nie? Fajnie wygląda nasz wielki, czarny protagonista. Liczba absurdalnych gliczy, bugów i niedociągnięć w tej grze jest tak monstrualnie przeogromna, że przez irytację zmieszaną ze śmiechem nie zdołałem dotrzeć do ani żadnego dealera, ani nawet wsiąść do auta, bo po prostu coś się zbugowało i wejść nie mogłem. Mimo iż gra obiecuje, że można. Cóż, gdyby ktoś zjadł takie GTA San Andreas, a potem wyżygał, właśnie tak by to wyglądało.